Nie trzyj oczu, bo zrobisz sobie krzywdę. To niestety prawda. Odruch pocierania oczu u wielu osób jest odruchem bardzo silnym, opisywanym wręcz jako taki, który trudno powstrzymać. Jeszcze inni mówią o nim, że sprawia im ogromną przyjemność i jest, mówiąc w przenośni, uzależniający. Dlaczego jednak nie warto trzeć oczu? Powodów mamy kilka. Pierwszym z nich są oczywiście infekcje. Nie spodziewam się, że ktokolwiek chcąc potrzeć oko lub jego bliskie okolice biegnie najpierw do łazienki, żeby porządnie umyć ręce. Niestety jednak na dłoniach znajduje się bardzo dużo bakterii i zanieczyszczeń, nawet jeśli pozornie nie wyglądają na ubrudzone. Zbliżanie brudnych rąk do oczu może wywołać infekcje powierzchni oka, spojówki, rogówki czy powiek. Powinniśmy także pamiętać, że w przedniej części oka znajduje się rogówka, która jest bardzo elastyczna i delikatna, a częste pocieranie jej przez powieki może wpływać na jej budowę i funkcjonowanie. Nie mówiąc już o tym, że podczas takiego silnego pocierania oka możemy przez przypadek ją zadrapać, jeśli choćby delikatnie otworzą się nam powieki. Jeśli cokolwiek wpadnie nam do oka, pocieranie go w takiej sytuacji może doprowadzić do wbicia się ciała obcego głębiej w jego powierzchnię. Powierzchniowe ciała obce udaje się najczęściej wypłukać, ale te wbite powinny zostać usunięte przez specjalistę. Jeżeli cierpimy na alergię, w sezonie alergicznym zamiast pocierać oczy, warto skonsultować się z lekarzem alergologiem i okulistą, aby zapobiec sytuacjom problematycznym związanym z wywołanym alergią swędzeniem i podrażnieniem. Pocierając takie alergiczne oczy, możemy tylko pogłębić problem i bardziej je podrażnić. Silne tarcie oczu, które wiąże się jednocześnie z naciskiem na gałkę oczną, jest także niebezpieczne dla osób, które chorują na niektóre choroby oczu, na przykład na jaskrę. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że potrzeba tarcia oczu wiąże się z jakimś mniej lub bardziej ukrytym problemem, który powinno się zdiagnozować. Czasem może być to alergia, czasem problemy z suchością oczu, a nawet z nieostrym widzeniem spowodowanym brakiem odpowiedniej korekcji wady wzroku. Te wszystkie problemy da się rozwiązać. Dlatego nie pocieramy oczu.